Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett i jest ze mną Morgan. Morgan Kozo-Człowiek, tak zwany Satyr. Dzień dobry, mój Boże, jak ja dawno nie grałem w tą gierkę, jakie nowe ikonki, jak te potiony teraz fajnie wyglądają. Kurde, co tu się dzieje, proszę Państwa. No właśnie, też był graficzny overhaul ogólnie rzecz biorąc. Oto książka dla Ciebie. Ale ja jestem goblin, ja nie umiem czytać, także ja książki mogę dać Tobie. Już zaklęcie, przywoj szkielet. To jest... Przywołaj szkielet. Szkielet. Takim agresywnym. Dobra. Będę się zajmował oczywiście potionami, tak jak wcześniej. Tutaj to. Browarka mogę sobie już od razu kulnąć, żeby lepiej się poruszać. Jak sobie teraz... wciśniesz X, to możesz pingować rzeczy. To mi się zajebiście podoba. Wszystkie kwestie są spolszczone. Zobacz, Morgan wzywa pomocy. No, mówisz, ciekawe, tutaj leży wyblakła kopia My Journal. To słyszałem, że był taki fajny jakiś jakiś mnich czarodziej ten, Gareciolski, i on zrobił takiego fajnego modzika. Nie wiem, kto to za ziomek, ale podoba mi się jego inwestycja tutaj. Ty, ale zobacz, jest pochodnia, przepraszam, dźwignia opuszczona, powiem, ta wajcha o tam nie była jeszcze ruszana. Ruszę nią, spojrzę na nią jeszcze raz, ta wajcha o tam została już pociągnięta. To mi się akurat bardzo podoba, że wiesz, co jest już aktywowane, a co nie. Mamy tutaj wyjście. Leszkiele. Nie ma Friendly Fire'a, dobrze, bo już takie profilaktycznie uderzyłem w plecy. To co, kajtujemy na początku czy coś, żeby sobie powiedzieć? Tak, tak. Jakby i mi sąsiad sama... akurat zaczął wiercić. Nie słychać zupełnie. No, nie, wiem, bo się przez chwilę specjalnie też nie odzywałem, żeby mikrofon tego nie zebrał. Ale... Co ten szpan szkielet? Właśnie tu próbuję się zakraść i go uderzać w plecy, bo wtedy a, mam... A, to przepraszam, a bo ty tu grasz panem wampiorzem. Tak, chcę pokazać, że da się grać tą klasą. Ja, ale złośliwy! Pa, co robię? Zabiłem go w plecy! Czarny graczu, ty kurde. Przeklęte, o, i tarcza. To tarcza, będzie ja. Do blokowania. Ja. Ale zajebiście wyglądają teraz te ikonki, ta pochodnia w ekwipunku i wszystko. To wygląda teraz jak pytanie, tak... czy jak mówię, to słyszysz, jak wierci ten chłop? Coś tam w tle taki pierdol, no. Bardziej bym cię oskarżył o to, że robisz pyro fetish video, niż bardziej, że wierci w tle. Pan szkielet z unikalnym toporem, paraszu. O, papieżus. Ja go elektrycznością jeszcze, myk, wiesz. Proszę cię uprzejmie. Toporek dla ciebie, bo ja i tak muszę być z pięści, żeby wyciągać rzeczy. O, jakiś płaszczyk mam z niego, może będzie dobry. Płaszcz ochrony. Kurde, zleżały kawał ryby. Specjalnie kombinowałem tak, żeby się dało. I patrz, mam opaskę, zgadnij kim jestem. Patrz, jestem Witcherian. Zobacz, możesz sobie ją założyć, proszę bardzo. Ale się wziął za wiercę. To domyślna podpowiedź. To domyślna podpowiedź. Ten przedmiot nie ma jeszcze podpowiedzi. Garecz, tak. Napraw. Serio? Czekaj, a pokaż mi. To jest jak taki ej, żart. Rzeczywiście, u mnie jest tak, zużyta opaska na oko plus 2 do wzroku podczas skradania, twarz, normalny. I jak sobie przytrzymasz na nim spację, to jeśli nie masz nic w drugiej ręce, to wtedy widzisz dalej, jak gdyby. Kurde, bajerancko w takim wypadku. No, fajna sprawa. No, piękny bajer, naprawdę. To bardziej niebieskawa ta teragierka jest, widzę. No. Niech moje szkielety się normalnie biją, ja tam nie będę się kombinował z niczym. Dokładnie, jesteś kuglarzem, to twoje dzieło. No, oni muszą zwiększać sobie... Kurde, levele. Muszą zwiększać sobie levele, ja muszę ten... Boże, dowództwo, ciekawe, jak to nazwałeś? Już ci mówię, lista umiejętności. Dowodzenie, masz tak, pływanie, dowodzenie, handel, ocena, majsterkowanie, alchemia, magia, inkantacje, skradanie, blokowanie, dystansowe, pięści, miecze, kije, topory, buzdygany. Piękna sprawa. Alchemię w ogóle mam już na start na 20. Niech tylko nam się pojawi jakiś... Ale błogosławiony chleb. Ja bym go z chęcią zjadł, ale ja jestem przeklęty, więc nie mogę, więc zostawię to tobie. O, widzę, w ogóle jesteś goblakiem, to z każdym biciem pięścią też ci się zwiększają umiejętności... Powinny, tak. Powinny mi, chyba że to jest na dosłownie broń typu broń. Ale zobaczymy. Nie, pięść też powinna, bo widziałem, że pięść też się zwiększa, chyba że to jest zmienione. Chyba że taki Travisowy tutaj ziomeczek kłamie. A to ja nie wiem. O, jakaś nowa księga, zaraz zobaczymy, oceniam. A te książki też tłumaczyłeś? Tak. O, jeśli znajdziemy, to będziemy mogli je czytać. Force Bolt, proszę uwaga. Bardzo. Witch Haven atakuje.
Pa, jak się piją. Witchaven atakuje, każdy szkielet to Witchaven. Twój sojusznik Morgan zdobywa pomoc. Od razu mamy, magiczny pocisk. Magiczny pocisk przyjacielu. Dobra, książkę zostawiam, bo jest zajebiście dużo warta, to z kolei wyrzucę. Tego kija też mogę wyrzucić? Chociaż nie, na razie mogę trzymać te rzeczy. Nigdy nie wiadomo, co się nagle nam pojawi za osobistość. Dokładnie. O, buzdygan spiżowy, proszę bardzo. Ice cream, so good. O nie. Przepraszam, przypomniałem tego mema. A najlepsze jest to, że ja pierwszy raz, jak mi to mówisz, to takie, co ten gareciarz mówi? Pewnie jakiś ma ukryty sobie żarcik, takie, nie będę na to zwracać uwagi, a potem odkryłem, kurwa, te TikToki, te NPC fetish, kurwa. Przepraszam. To było złe, gareciarz, to było tak złe. Czemu ci to robię, nie wiem. Mam to pora, kurde, nie korzystam. Tutaj Turcja. Mamy... O, dobra, pan szkielet. Ej, pan szkielet, ale... Plastity! O kurde, to był głupi pomysł. Dobra, porojobieni. Porojobieni! Ty, kurwa, kolejny z tym toporem magicznym. O, to dobrze. Dobra, nie, to trzeba to jakoś ugrać. Niech mój szkielet się bije, ja zaraz przyzwie kolejnego, jak będzie potrzeba. Patrz, jak się nazywa, gościu. Piszczel w klacie! Piszczel w klacie! Cyknięte, idealnie. Oryginalnie gościu nazywał się Funny Bones, także czekaj, wiesz. Opaska dla ciebie. I teraz tak, to dla ciebie, a chyba... nie mogę jeszcze ocenić? Nie mogę ocenić toporka, okej. Okay. Ja, znaczy ten toporek to wymaga stówy chyba, no nie? Może tak być, ale on i tak zawsze jest pozytywny, bo... Tutaj mam czapę do zidentyfikowania. Kurde, już ten patrzę. Żelazny miecz jak teraz zajebiście. Proszę bardzo. Ale roz... Ale możesz jeść puszki, przecież zapomniałem, także puchy mam dla ciebie. Zgadza się. To do wyrzucenia. Wyrzucanko, wyrzucanko, wyrzucanko. Buzdygany też zajebiście dużo ważą. Będę brał tylko to konkretne, co... Tak, te najlepsze. Jak są jakieś takie rozklekotane, to tam pies je trącał. I gitara. No i tutaj masz... powiedz mi, co robi to konkretnie, bo tu też jest, że gareciarz popraw. Plus 10% szansy, plus 1 punktów many podczas regeneracji. Czyli jak no sobie... No kurde, piękna sprawa, no. Że to już teraz ma sens, te kaptury, które normalnie nic ci tak, nie tak, po prostu plus 0 było, a teraz wszystko jest tak ładnie spersonalizowane. Że będziesz tym siusiaczkowym, który dostaje dużo w dupę, ale tak naprawdę rozwala wszystko. No, troszkę tak jest. Przyzwę rycerz. Rycerz przyzwanen. Dobra, ja na szybko jeszcze zobaczę tutaj tę odnogę. O, wytrych. O, jest pan szkielet. Spróbuję się na niego zaczaić. Kurde, jakie dobre wspomnienia z tą gierką. A teraz to wygląda tak jak takie bardzo quality texture paki do Minecrafta. Takie mam vibe, nie? No, ale to naprawdę jest bardzo ładnie zrobione. Dobra, zrobione. Ja się w niego wgryzłem, mam z niego zużyty żelazny miecz, niestety przeklęty. Bądź przeklęty, ojcze święty. O, tutaj są jeszcze szkielety. Tak? No, tutaj to koło mnie, przede mną. O, nie, ja w sumie, o, masz. Okej, okay, dobra. Sorry, nie, spoczko. Last hitting. Ładny toporek tutaj jest, ale my i tak mamy lepszy. O, jest czapka kucharza. Doskonały toczek szefa kuchni. Plus 50% sytości jedzenia, plus 5% szansy na zdobycie mięsa z pokonanych wrogów. A to chyba ty powinieneś nosić. No mogę sobie założyć, bo i tak będę ich klepał. Jak ty skupio wyglądasz, mój Boże. No, ale jestem karmazynowym piekarzem. Kto by pomyślał, garecik, kurde, w tej czapce kucharza. Taka czapka kucharza to jest taki absurd. Ja tak nie rozumiem, jakie to ma mieć praktyczne zastosowanie w kuchni. Już lepsze są te na zbieranie włosów, takie siatki. No siatka jest tysiąc razy lepsza. Nie dość, że daje przewiewność, głowa ci się całkowicie, ci się nie poci. Jeszcze możesz bez problemu się w tym poruszać i się to nie zapali. O, a taki kurde, toczek bufiasty, no to wiesz. Doskonały Bertrap tak u mnie pisze, zamiast zasieki. A czekaj, aż zobaczę. Pokaż. Zobaczę, czy te wnyczki są u mnie przetłumaczone. Proszę. Już? A doskonały wnyki u mnie jest. To możliwe, że coś przy ten... przy możliwe, że aktualizacja tak. Nie weszła. Możliwe. Zawsze mogę wczytać na nowo sobie Mona, no nie? Na kolejnym odcinku i tyle. Tak, dokładnie. Tak, na całe tak jest, myślę, że tak, dobrze. Okej, okay, to kierujmy się do wyjścia. Ty, ale to jest świetne, bo mimo to, że te wnyki są przeklęte, to i tak jak je położysz, to znikają ci z ręki, więc nie masz downside'a. Wyobraź sobie, jakbyś nie mógł położyć, albo że musiałbyś sobie je na ręce rozwalić.
Coś pięknego. Quite evil bym powiedział, quite evil. Quite evil to są kurwa pomysły twórców Gravena na zagadki. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Wezmę sobie pochodnie. Dlaczego? Bo tak. Możesz, jak najbardziej. Dzień dobry. Jesteśmy na kolejnym piętrze. Ja sobie popiję fioleczkę krwi. Zjadasz świeżą fiolkę krwi. Jakby co, mam wytrych. O, to super. Mogę ci nawet oddać teraz czkawka. Poproszę. A to poczekaj, jak będziesz na tym, na kacu, to będzie śmiesznie. O, mamy tutaj fontannę i szkieleta. Ja już jestem na kacu. Co tu pisze? Kac morderca. Wypijasz klina klinem. Tak, bo to prawda. Jak się pozbywasz kaca, klina wybijasz klinem. O Boże. Jak w prawdziwym życiu. I witamy w tej grze w sumie tak jest. Żelazny oszczep. Ja będę klikać fontanny, bo tak, ja tak, tak, bo masz ten, to tutaj masz fontannę i ten, i zlew, tylko ja nie mam butelek akurat. Nie było o, bonusa. O, czekaj. O, tam jest pojebany pan człowiek, patrz jak... No widzę tu. Właśnie, jaki niemiły, strzela do mnie. Wow, Owen Wilson. Zabijasz człowiek. Zabijam. Dobra, mam rękawiczki, jeśli nie masz. Butki. Indeed. Łuk. I strzały. Nie wiem, czy chcesz. Nie. Okej, okay, no to ja na razie podtrzymam. Zużyte zamszowe buty, czy zamszowe. Tak. No niestety, przez to, że gra jest po angielsku, to masa rzeczy nie ma odmiennych końcówek, więc jeśli coś jest used, to może być albo zużyte, więc one masa dają, będzie takich potworków językowych. Ale domyślam się, że dają coś konkretnego jako, wiesz, ten boczny umiejętność. Mamy trolla, czy chcielibyśmy coś z nim zrobić? No ja na przykład mogę mojego szkieleta na niego wysłać. I dobra, będzie... to tutaj po lewej mamy tego siurka. O. Panie szkielet! Czekaj, a jak go spinguje, co powiemy? Patrz. Czekaj, gdzie? Wróć. Nie? To czekaj, zaraz mu przywalę zaklęciem. Wrogi troll tutaj. Kurde, no. O, chyba wychodzi. Tuczą się. O kurde, ale w dupę dostaj. Już o, kurka! No, kurka! O cholera, czy to... umierasz? No, trolle biją mocno. Wampir z klątwą na plecach zabity przez troll. Będziemy tęsknić. Zostaniesz odrodzony, jeśli twoja drużyna dotrze na kolejny poziom. Pomin. Ale jestem duszkiem, zapomniałem, że teraz jaki był overhaul. Ty wyglądasz całkowicie jak ten duszek, kurde, z Pac-Mana. Intended as fuck, nie? Ty, duszek... patrz, mogę przepychać przedmioty. Patrz na mnie, Travis, co robię. O nie, pochodnia! Jak ty uroczo wyglądasz? Bo ja mam normalnie skille, jeszcze mam na przykład huchnięcie takie. Także ja mogę ci cały czas pomagać. Przepycham pochodnie. Travis, zbierz te pochodnie! Muszę sobie jej identyfikację zwiększyć, bo nie mam jej żadnej chyba, zobaczmy. Jako koza możesz tak mieć. No niestety. Nie inkantacja, gdzie to kurde była? Ocena! O kurde, ocena dokładnie, na... appraisal. O, możesz mi zaznaczać wrogów na mapie, też zajebiste. Tak. O ile kolejny... szczurów i Algernon jest na tej mapie! Aha, moje huchnięcie spowalnia. Cieszy mnie, że na trollu zajebiście krwawienie weszło. Machnę no. sobie popiana. O, pusta butelka, jak zajebiście teraz wygląda. Ty, ja zagadki mogę ci rozwiązywać, otwierać ci przejścia, jakie to jest dobre. No i jest jakieś zastosowanie dla ciebie. Może nie jestem w stanie zabijać, ale... I F mnie tepa do ciebie bezpośrednio, elegancko. Siemaneczko. Siemaneczko, z tej strony Travis the Rudy Fox, a to mój kolega Duszek 12. Jestem Duszek Buszek. Dobry kolega Speedka 100. Skrzyneczka, jeśli możesz ją otworzyć. Yeah. Patyk. Wszystko, co mam nie do... Kurde, muszę znaleźć jakieś niezidentyfikowane jedzenie i będzie gitara, wiesz? Szczury tutaj zaraz będą. Słuchaj. Szczurki, szczursony, tutaj od cholery ich było, tutaj jest człowiek, uwaga. Ile światła ty w ogóle jeszcze dajesz? A mogę się ukryć, żeby nie dawać. O, ten kostur zobaczmy. Ach, nie rozumiem. Tutaj masz masę szczurów, zaraz ci pokażę tego, tutaj, o. Już, tylko sobie kostura zużyję. Gitara. Spoczko. To uważaj na cowieka, tu jest cowiek uzbrojony w... Toporek i tarczę. Taki co mówi w rękach? Może mówić. Gdzie ten mój szkielet? Chodź tu. To tutaj masz całą armię, także uważaj. Slime o, już się chyba rzucają. O, widzę, znaczy są... To Algernon cię goni, ten... O kurwa, dobra, spowalniam go!
Powolniłem go. Szczur diabeł. Dobra, już szczur nie żyje. Zdech. No. Człowiek prawie też zdech. Czym ty strzeliłeś teraz? Z powolnieniem. Chucham na nich z powolnieniem. Jaki bajer? No nie wierzę, to jest... Kurde, myślisz, że Froza teraz będzie naprawdę wybierać dobrą klasę, jaką będzie tuż? Jaki złośliwy, ja nie mogę, patrz, jak ci odpycham rzeczy. Ale to masz oko piękna... tego szczursona, zobaczcie się. To jest to magiczne oko pewnego szczura. Witchave szczura, Już aprejzuję przedmioty, więc jest w pytkę. No i dobrze, to ja ci będę podrzucał rzeczy. No, ja a jestem ciekaw, czy mogę być trolem, bo te rzeczy, które wyrzuciłeś, to jest ogólnie szrot, czy nie? Jest niezidentyfikowany. Aha, okej. Okay. O, kraby w grę. I jest podpisane jako krab. Przez p powinno być, takie duże jeszcze, żeby było wyraźne, że to jest żart. O, ten już z dzidą jest. Niegodziwy szkielet, zetnę. Niegodziwy szkielet. Jak śmiesz tak mówić. O, tutaj jest skrzyneczka. Nie, nieskazitelny szmaragd. O, od razu jest... 2000, no. No właśnie, od razu jest wiadomo, co z nim się robi. Dobra, otworzyłem tu człowieka. Powolniłem gnojka. Jest u niego fontanna z wodą. Już momencik. Tu muszę... Spoczko. Co jestem w stanie, muszę zaprejzować. Więc na razie powyrzucam wszystkie... No to zaraz tutaj będziesz miał więcej mięsa, to już ci podpycham je. Proszę bardzo. Niech mi podrzuca. No to jest ja cudowne. Wiesz, że najlepsze, że Bertra, to kawał mięsa, puszki. Kawał mięsa nie jestem w stanie zidentyfikować. Jestem za głupi, że... O! Bijcie się! Zabij go! Zostrzel go. Szkoda, że leveli nie zdobywasz w tym czasie. No ale to... No, trudno. Miałeś pokazać, że da się grać tą klasą, w międzyczasie wyjebał się. No ale nie, bo ja specjalnie nie chciałem marnować fiolek, bo miałem tylko z 9 HP. Nie chciał bo marnować. Ja cały czas jako Ekurst tracę zdrówko. No jasne. Znaczy, nie to, że wyśmiewam, no nie? Tylko nie, prostu... ale nawet jakbyś wyśmiewał, to bardzo tylko dobrze. Tylko tak po prostu... Tutaj po lewej jest szkielet, uwaga, spowalniam gnoja. Czekaj. O. No. Spowolniony. Chodź tu do mnie. Muszę go spowalniam zlurować, jeszcze raz. Kurde, może... pod kątem, ciach. Turcja. No. Ważne, żeby moje szkielety biły, to będzie gitara. To jestem takie, że jestem takim gnojkiem... Kurde, jest jakiś... Gnojofał13. Jest jakiś tiktokowiec, z tego co wiem, który robi taką skurwiałą rzecz, że tam podpuszcza... Dzięki. To jakie trollowanie. To jest możliwe, niemożliwe, że coś takiego jest dozwolone. Skandal. Skandal, panie prezydencie. Jest jakiś tiktokowiec, który robi taką... Świeży talerz z kremówką. Tak. Kurwa, nie mogę. Ale to naprawdę jest cream pie. Ciasto cream z kremem, pie. Kremówka. Te amulety, jak teraz fajnie wyglądają, te modele są naprawdę zajebiste. Dobra, masa... Czemu nie mogę zidentyfikować tego jedzenia? Czy naprawdę jestem tak tępy? No, może musisz percepcję sobie podbić, bo ty jak jesteś na kacu, to pewnie masz percepcję na minusie, nie? Inteligencję mi odbiera nawet. Czaisz ale percepcja to? Jest do identyfikacji przedmiotów potrzebna. Na zero mam równiutkie. No to możliwe, że dlatego. A nie, inteligencję straciłem, bo wypiłem człowiek browara. Idzie, spowalniam go. O, ma amulet odbijania. Kurczę. Ale nachucham na niego, ile mogę. Jesteś duchem, który hucha ludziom. Tak. Swoją zgagą strzelasz im do ryja. Spoko, niech to tu leży, ja później to aprejzuję, jak będzie możliwe. Albo przeniosę na kolejny poziom i ty to zrobisz. Jasne. Wymusić slajma chcę? Nic? Dobra. Kostur zużywam od razu, nawet nie ma co patrzeć. Doskonały kostur. Cześć, szczur. Ha! Taki żarcik, że kostur. Poszczur. Dalej nie przychodzę, bo to będą... Znaczy, kurde, technicznie... Mam tego swojego szkieleta, to tego blaki nie powinny być tak straszne, ale nie będziemy kombinować. Nie ma nie, co myślę, że ryzykować. Lepiej będzie nam pójść do huba z handlarzami na kolejnym piętrze niż tu, bo mamy potki polimorfii na start. Ja ci przepycham tu jeszcze jakiś pierścień. My możemy zawsze robić, wczytaj grę, zapisz grę. O, kurde, barbarzyński a to chyba spaczowali. O, ty w tej wersji. Także, chyba, że to na singlu tylko tak działa. Dobra, to czekaj, to wyrzucam parę mało istotnych rzeczy. Te pierściony są dwa od ciebie. Tak, cześć, i duszek. No, buszek. Mogę ci pomóc je poprzenosić, jak chcesz te przedmioty. Nie, spokojnie. Aha. Po prostu teraz robię małe... Nie mogę uwierzyć, tych sześć miejsc nie jestem w stanie zaprezować, ale mam jakieś tu klejnoty i inne rzeczy. Teraz tak, to wyrzucę, mało użyteczne, to wyrzucę. Ten kij wyrzucę. Biorę tylko wszystkie najcenniejsze rzeczy. Mieczyk fajny by było zidentyfikować, ale takich jeszcze będzie no dużo. No to damy radę.
To jest wszystko mało ważące, więc zostawiam. I gitara. I w sumie mogę lecieć dalej. Ten pierwszy. No ja tutaj ci podrzuciłem te rzeczy, jakbyś chciał mi je, wiesz, wciągnąć stojąc na kładce. Tak, będę podnosił no, tutaj. To możesz je podnieść, od razu aktywować klapkę i będzie gites. O, czekaj, topór aprejzuje, bardzo dobrze. Wrzucam. Dobrze, pojedyncze małe rzeczy, ale w końcu się uda. Kurwa. Dobrze. Dolszy. Jeden z dziesięciu. Dobrze. I się obraca jeszcze dodatkowo. Wydaje mi się, że jednego miejsca nie odwiedziłem, bo nie... Tak, nie mam na mapie. Pozwól. Pozwól, nie pozwalam. Dobra, tu będą w tym nie roku rzeczy. Nie pozwalam, sorry. Cyk. Tak, żeby na razie leżały. A ja teraz zobaczę tutaj szybko. Kurde, a wiesz co, w tej gierce jest takie kombinowanie właśnie z tym, że wyrzucasz te przedmioty, podnosisz inne rzeczy. O, ocena 3, kurde, zajebiście. Stopniowo, a powoli będę orientował się, że ser jest zrobiony z sera, nie? No tak, że to nie jest na przykład zaklątwiony ser. Ty, już, 4, 5, kurde. Dosłownie oceniłem, ta puszka jest z Krakusa. Ty, mięsa już ogarniam. No w końcu rozpoznajesz mięso po smaku. To chyba ten, po prostu już kończyć się kac i zaczynasz czuć smaki jakieś. Ty, w ogóle kaca nie mam, a powinien mi wejść właśnie w momencie, kiedy nie jestem pijany. Znaczy nie, masz jak gdyby taki okres, gdzie jesteś trzeźwy. I get you. Dobra. I później jak za długo jesteś trzeźwy, no to wchodzi kacyk. I musisz znowu wypić piwko. Niesamowite. Dobra, już apraizuję, już jest w pytkę. Już te armory śmieszne wszystkie popodnoszę i przechodzę na kolejny poziom. Normalnie by to było szybciej gadżet, ale moja postać jest zjebana. Ręcznik zagrzybiały. No, decrepit. No wiesz, no po angielsku decrepit. Nieśmieszne, po polsku zagrzybiały. Komedia. Kurwa, komedia. Turcja. Yes. Tarcze będą cię interesować do blokowania? Tak, myślę, że sobie zrobię. To bardzo dobrze. Już, kurde, rozumiem, co czytam. O nie, pęknięty amulet duszenia. Wyrzuć. Nie dość, że pęknięty, to jeszcze duszek i buszek. Tutaj leży pęknięty amulet duszenia. Wskazujesz na zlew. Nasz sojusznik szkielet rycerz jest tutaj. Skórzaty kurzany, skórzany na pierśnik. Ty będziesz metalowy, bo ty jesteś silny chłop. Kawał chłopa. Kawał chłopa, plan. Zobaczmy, jak mają umiejętności. No. No, ocena na 38. To jakbym miał zdawać test w Ameryce, to. Plus jeden pierśnik pancerza, to oddam z tego względu, że ty będziesz mega wojem 5000. Wiesz co, powiem ci, to jest niby taka mała pierdoła, ale fakt tego, że to są już całkowicie nowe wyglądowo przedmioty, to czuję się tak, jakbym całkowicie grał w inny tytuł. Dokładnie. No i zajebiście. I zużyty stolowy hełm będę miał dla ciebie. Moi drodzy. Myk, kurde, appraisal na 20, to już się zaczyna, proszę państwa. Moi drodzy, zapraszam na kolejne piętro. Już wchodzę, patrz jak wchodzę. O, jak on pięknie wchodzi. Świetywanie. Przetrwaliście, dzięki wytwórstwu. O kurczę, o jest. Pyk, ja sobie zostawię na odporność i na trucizny. Bo ty chyba jesteś odporny na takie rzeczy jako pan wampirz. Powinienem raczej być, myślę. Chyba jakiś widz. Ale jestem super wolny teraz. Ale ze mnie tank. Czy mógłbyś sprawdzić mi tą książkę? Jaha, już ci mówię, co to jest. A, tę książkę, ja wiem, co w niej jest. Stary, nie wiem, czy ci powiedzieć. To jest tą księgi leczenia. Świetna sprawa. A czekaj, jak ją wezmę do ręki. Wezmę ją do ręki, zrobię czaru. A to może się zużyć, ja mogę ją przeczytać. No to czytaj, proszę bardzo. Idealnie się zużyła i idealnie ten wykorzystany. A ja sobie odnowiłem zdrówko z powodu klątwy, także nie jest źle. Jest w pytę, mogę cię teraz leczyć. Yes. O, jest książka do przeczytania. Powiedz mi, czy ci się wyświetli po polsku. Postrzępiona kopia Lost Journal, napisana przez mieszkańca osady. No i spróbuj ją przeczytać.
drogi dzienniczku. Minął mniej więcej tydzień od mojego ostatniego wpisu, wydania wieczornego. Teraz będę pisał tak regularnie, jak to tylko możliwe, aby zapisać historię goblińskiej ekspedycji w kopalnię ogórków. Po tym, jak zostałem najbardziej uhonorowanym przywódcą kanału YouTube, wspiąłem się po drabinie politycznej systemu, co jest tak proste, jak słuchają każdego mojego rozkazu. Gobliny są dość interesujące. Ich system polityczny opiera się na działaniu i władzy. Czekaj. No. Jeśli goblin się sprzeciwił, zabijałem go i wypijałem jego krew. Zaraz po tym, jak go udusiłem, takim sznurem do duszenia psów. To dobra, wywodziło mnie na szczyt w ciągu kilku godzin. Niektórzy mogą powiedzieć, wow, Owen Wilson, naprawdę ci odbiło po tak długiej izolacji. A ja mówię, nie, właśnie izolacja na emigracji była najlepszą rzeczą, jaka by mogła mnie trafić, moi drodzy. Na co ja odpowiadam? O tak, wielki czas, siło wilka. Nie wiem, skąd wziął się pomysł, by pić ich krew. Ale podoba mi się ten pomysł. Bardzo jest bliski memu sercu, jak picie krwi bezdomnych psów. Coś z mojej pierwszej nocy w ruinach. Śniły mi się świecące oczy i spiszczaste uszy. Kurwa, mikrofon. Spiszczaste uszy. Jak u wilka, który prowadził mnie o odzyskanie niepodległości Polski. Jak... Że kurwa, nie mogę. Lepiej ubrany. Może jakiś duch. Wilczy duch. Szamana. Goblina Chavena. Czego? Co on przeczytał? Duch szamana Goblina Chavena? W każdym razie wyposażyłem moje lojalne gobliny w kości martwych goblinów i stalowe miecze, jakie były dostępne. I już zniszczyliśmy dwa obozy i zabraliśmy ich łupy. Widzisz, Kejnicki, nie było ze mną zadzierać. Zabrałem ci wszystkie kopie Minecrafta. Jesteśmy czymś w rodzaju podziemnych piratów. Zawsze myślałem, że bycie piratem byłoby niesamowite. A jeśli muszę potwierdzić swoją dominację, pijąc więcej goblińskiej krwi i krwi bezpańskich psów, to przypuszczam, że jest to dobrze rozlana krew. Inne jedzenie nie smakuje już nawet tak dobrze. Będę kontynuować dokumentowanie, aby przyszłe pokolenia mogły przeczytać z pierwszej ręki podróż ich wszechstronnego mistrza boskiego przywódcy Witchavena. Kurwa, wiesz co jest najlepsze? Ja się spodziewałem, że przetłumaczyłeś to 1:1. Po chwili widzę goblina Chavena. Bo tam są takie smaczki właśnie dla polskiej wersji, ale większość jest zrobiona z sercem. So fucking amazing, nie? Głupie czytanie, głupie książki. Ciężko niektóre znaki interpunkcyjne jest rozpoznać, ale to czytanie na bieżąco. No. Jeszcze czytanie po polsku. Wiesz, jak ja mam już po latach niesamowite problemy z czytaniem po polsku i mówieniem po polsku. Takie uroki pracy z zagranicznymi ludźmi. No niestety, tam Witchaveny najbardziej pewnie ci podpowiadają. Nie, Witchaveny. Chrunk. O nie! Moi drodzy, to nie jest tak, że tu jestem uwięziony z trolem. To troll jest uwięziony ze mną, moi drodzy. A to już mogę dopomóc? Mogę na przykład Sloan zażyć coś? Spoko, tylko drzwi są zamknięte. Ja nie wiem, czy ja nie muszę go najpierw zabić, bo to jest taka jak gdyby mini arena, bo pociągnąłem za wajkę, ale przez to, że ten... Aha, okej, nieważne. Już go, patrz teraz. Czary. Ej, fajnie, zaklęcie chyba przenika już przez moich towarzyszy, nie blokuje się. Może tak być. Ja. Może, nie wiem. Ja sobie tak trochę być. Blokowanie jeszcze podbiłem tutaj, także nie jest źle, Hubercik. Yeah. Hubercik! Dziękuję kolego, ale mnie tu od Hubercików nie nazywaj. Nie, przepraszam, oktopusku. Ośmiorniczko, blokowanie, pierdzielone. Pierdzielone! O, krew tam widzę. Jakieś zwierzaki tak. Się pobiły. Jasne, zainteresuję się tym.
Kraby w grach, jakby co mogę odejść w inne miejsce, jeżeli chcesz na tym szczurze tam w oddali nabić sobie... Jasne, z miłą chęcią, tak, bo on jest, widzę, uwięziony w Weetraven. O, ja się tu zajmę jakimiś szkieletami innymi takimi. Nikczemny goblin, broń się, no ja nie wiem, czy ja jestem taki nikczemny. I 54 dowodzenia. I tak. W sumie miasto. Pociągnę za Wajchę. Tak, tak, jak najbardziej, tam chcemy wejść. Przykładnia Wajchy, czekaj. To pieroński goblin, jesteś mój! Jak śmiesz tak mówić, nazwał mnie pierońskim. Dobrze, że nie popielskim. Ej, mam zużyty pióropusz, zaraz ci powiem, co on robi. Plus 10 premii do dowodzenia i plus 1 do charyzmy, gdybyś chciał sobie założyć. Tak by się przydało. Rzucę przy wejściu do handlarzy. Czekaj, nie ma konieczności z tego względu, że ja bardzo szybko nabiję sobie dowodzenie, a bardziej mi się opłaca posiadanie tej wysokiej umiejętności, znaczy, boże, zwiększonej regeneracji many, co mam. Ale kurde, jebany pielopusz, jak zrobić? Pióropusz, Popielu? Wiesz, o co mi chodzi. Wiem, o co chodzi. Tak, ja wiem. To jest nawiązanie do tych starych machinim. No. No, zostaw mnie, ty jebana popielska, kurwa. Ach, te machinimy na poziomie. O Boże. Tak. Myślę, że tak. Te tarcze będą wpyte. O kurde, ale kapotka plus 3 pancerza. To nawet... Myk zakładam, książkę zostawiam, bo książka mało waży, amulet też zostawiam, wytrych mnie mało obchodzi, nożyk je mało obchodzi, przywołuję płomienie w obecnym miejscu, mało użyteczne, wyrzuć. Gdybyśmy tylko byli demonami z boilerami na plecach. No mam te kryształy po 2000, jeden po 2000 i inne jakieś pozostałe, więc będziemy musieli zobaczyć, czy będzie dane nam to sprzedać. Na pewno, wypijemy polimorfię i będzie git. O właśnie, nie dałem ci pierścienia. O, czekaj, charyzmę sobie wezmę, a ja tobie dam pierścionka fajnego. A sobie tutaj kolejną tarczę ekspię. Fajnie jest. Slime'a wymusić. W ogóle nie, co ja robię? Przecież ja powinienem... Mam te dwie buteleczki. Jak Wawel, tu nie ma lekko. Dobra, dwie butelki z wodą. Jakby 20 się trafił blokowania, nie jest źle, jestem nowicjuszem w blokowaniu. Jakby się trafił alembik, to by była piękna sprawa, bo byśmy sobie po prostu... Możemy prawdopodobnie kupić, jak nam się pofarci, w tym... osadzie tej takiej małej, podziemnej. O, mam kolejnego szczura, jakbyś był zainteresowany. No właśnie, cały czas robię na swoim tym tutaj. Dobra, to ty tam sobie grzecznie sieć, ja nie będę się nawet zbliżać z tego powodu. Zbieram sobie tutaj temki. 22 bloku, ja sobie chodzę, robię strejfy. Gulczas, a jak myślisz? Gulczas, a jaka twoja opinia? Gulczas, please share. Proszę, podziel się, tak? Tak. Dobra. Dobra, teraz pójdę po te moje tarcze, które wyrzuciłem gdzieś tam z tyłu. Powinny cały czas być i są. No, wnyki to akurat mi są mało potrzebne. Nowa kopia, Worker's Journal. Zobaczymy te śmieszne... No, to czytaj, ja z miłą chęcią posłucham. Już momencik, tylko się ustawię w bezpieczniejszym miejscu, żeby nie było tak, że mnie nagle zaatakują z każdej strony. No, ale na całe szczęście masz bodyguarda. Yeah. Bodyguard. Ja jestem jedynym bodyguardem. Czekaj, bo to pierwszy jeszcze sprawdzam. O, super, na sprzedaż będą. No to tak. To było wydanie wieczorne, to już było. I teraz... Dzień pierwszy. Dziś jest mój pierwszy... Witajcie. Kurwa, czekaj. Witajcie. Witajcie, z tej strony Witold 13. Po skonsumowaniu ostatniej porcji fekaliów postanowiłem, że będę prowadził dzienniczek. Dzień pierwszy. Dziś jest mój pierwszy dzień w kopalni. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę pracować i utrzymywać rodzinę. Nie, głos mi się za bardzo trzęsie, bo wypiłem sobie cytrulinę. Nie ma problemu, ale śmiało czytaj dalej, bo jest... Praca nie jest idealna, nudna, ale ludzie są dobrzy, a płaca uczciwa. I tylko to się liczy, bo płaca, bo gratis to uczciwa cena. Musiałem zrezygnować z racji żywnościowych na 3 dni, aby zapłacić rosnące podatki. Ale najlepsze podatki to brak podatków. Taką mam dewizę.
Twój głos bardziej pasuje. Ale dzięki co? Ale dzięki co temu? Może będziesz to jest całemu. Bo jest... A, dobra, przepraszam, bo Uma wygląda jakby miał kropkę i się dziwię, że jest koniec zdania, no nie? Ale dzięki całemu przemysłowi podatki te spadną dzięki baronowi Herksowi. Dobry z niego człowiek. Sprawy w osadzie w końcu nabierają kształtu. Ha, naprawdę, musiałeś mocno się nakombinować, żeby znaleźć w miarę wyglądające właśnie te... No. Czcionki, żeby to pasowało. Kiedy wszyscy traciliśmy nadzieję. A, już nic więcej nie ma. Okej, okay, koniec. The end. The end. Nie jest źle, mam 48 poziom dzięki twojemu czytaniu. Tak? Czy tak. Po prostu chodzi ci o to, że dałeś tam się w tarczę? Tak, cały czas, tak, szczur mnie gryzie, ja te wszystkie tarcze przemieliłem. 7 poziom także powoli nadganiam i 51 w bloku, także nie narzekam. No, już będziesz naprawdę potem trzymał po prostu bloka, a mój towarzysz będzie podchodzić i takie dzień dokładnie. Dobry. Czemu pan go bije, obywatelu, i ciach, ciach, ciach nożem w oko. Przypomniał mi się taki jeden hycel, który wiesz, polował. A znam tego hycla, bardzo fajny człowiek, znaczy nie. Znaczy nie do końca. Nie jest najlepszym człowiekiem, no. Odruchowo naciskam alt, bo mam już tak z Residenta zapamiętane, żeby autosortować sobie. No widzisz, to jest oznaka, moi drodzy, oznaka... Sraka. Yeah. Widziałeś w ogóle tę oznaka sraka, kurde, wymęczył, prawda, srawda. Pamiętasz, czy widziałeś w ogóle może ten trailer do do Silent Hilla 2? Remake'u? O Jezus. Ale w moich Restless Dreams ja widzę to miasto. Słuchaj. Kurwa, nawet jakby ci to zacząć? Shooter. Może jeszcze lepiej. To nawet nie tyle shooter. To jest po prostu Silent Hill 4.2. Wow, czyżby... It's that bad, no. Niestety. I to jest ten, który robił Bloober? Te polskie studio? O, dzień dobry. Masz tutaj potionki dla ciebie, o, takie fajne. Już patrzę. A ja mam dla ciebie tarczy tutaj. O, plus 2 do percepcji. To sobie je załóż zamiast opaski, to będziesz lepiej identyfikował. Mhm. O, już masz gdzieś jeszcze tego? Szczursona, tego jednego? Gdzieś się zapodził? Nie, chyba wszystko już zabite. Ale poczekaj, bo mam dla ciebie inne przedmioty. O, troll, tu jest! O, o cholera, czy to Freddy Fazbear? Czy rzucisz heala na mnie, poproszę? Tak, już rzucam heala. Dziękuję, od razu lepiej. Panie szkielecie, idź go bij! Poczekaj. Czekaj, ja mu z procy strzelę w łeb. Już idzie, pa. Pa, jak stoi mój szkielet takie. Dzień dobry! To jest komiczne. Pytę. Porojobiony, no co mogę powiedzieć. No to było wydanie rojowne. Nie ma sensu. Obudy ma jak... sens, bo Patryk Gnojo-Gnojewski, że mordę jakby w dupie miał Pineski. Co tu mamy za zwój? Przywołuje płomienie, no ja takich zwojów to ja nie chcę. O, Jesus. Jakbyś potrzebował pozbyć się kaca, to ja cię poczęstuję gorzałą. A wiesz co? Ogólne sobie. No to już ci daję, bo mam. Proszę bardzo. Mętny dziękuję. Flakon gorzały. Niech mi tylko się po... Ja będę się najbardziej cieszył, jak mi się w końcu pojawi... Czekaj, ja mam odporność na otrucie, prawda? Daj mi chwileczkę, muszę zobaczyć, upewnić się tylko. Zgadza się, to wypiję sobie tą truciznę. Zajebiście, 22. A, spryciarz. No, małe zwierz, zwiększanie, ale jednak. I tak liczę na to, że alembik znajdziemy w mieście. No powinniśmy, przyparcimy myślę. Nagramy coś wieże. Do czego to było nawiązanie? Co to za... Tedy chyba w jakimś kawałku albo ktoś inny nawiązał do kogoś, że właśnie było, że nagramy coś wieże. Dobra, ja już jestem przy wejściu ja do miasta. Ja już też biegnę. Tuptam sobie radośnie, na razie jeszcze nie mam tak rozwiniętej siły. Patrzcie, jaki szczęśliwy, nie? Dobra, i liczę, że przynajmniej część tych przedmiotów tam sprzedam, bo mam naprawdę... Też tak myślę, tylko trzeba będzie się na pewno spolimorfować, żeby się na nas nie rzucili, bo ani kuz, ani goblinów nie lubią. A tymczasem ja bym chciał podziękować za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Bywajcie!
Ja.